Cześć, jestem Maciek Gajewski, Spider's Web i witam Was w naszym nowym cyklu. Cykl będziemy prowadzić wspólnie całą redakcją, a będzie dotyczył 5 najciekawszych rzeczy. 5 najfajniejszych aplikacji, 5 największych porażek, 5 największych sukcesów, top 5 czegoś. Ulubionych gier? Kto wie. W każdym razie będziemy się z Wami widzieć co tydzień, jak to w internecie bywa, dokładnie o tej samej porze. A miało być tak pięknie. No, mniej więcej już wiemy, że Microsoft złożył broń, jeśli chodzi o telefony komórkowe. Windows Mobile będzie trzymany na respiratorze i oferowany głównie firmom. Ale to nie jest jedyna taka gigantyczna porażka tego giganta. Większość z nich była na rynku konsumenckim, ale też nie tylko. Nie wiem, czy pamiętacie, ale genezą tych telefonów było urządzenie zupełnie innego rodzaju. To był Zoom. Zoom był odpowiedzią na fenomenalną popularność iPodów ze strony Apple'a. Microsoft, choć długo pracował, to były też to intensywne prace i relatywnie szybko zareagował na zagrożenie ze strony iPoda i tej zupełnie nowej branży w dziale IT, jakim jest konsumowanie cyfrowej muzyki. Zoom był pod każdym względem właściwie lepszy od iPoda, oferował korzystniejsze plany na zakupowanie muzyki, był prekursorem strumieniowanej muzyki na żądanie, to się nazywało Zoom Music Pass. Sam odtwarz miał piękny interfejs, ogólnie wszystko było cacy. Sprzedało się tego prawie nic. Dlaczego? Ponieważ konsumenci pokochali Apple'a. Apple kojarzył się z tą cyfrową rewolucją, kojarzył się z cyfrową muzyką, kojarzył się z rozrywką, wolnością, wolnością słowa, wolnością wyboru, generalnie z tym wszystkim, co jest fajne w popkulturze. No i cóż, Apple wygrał, a poza tym to, że może Zoom był lepszy w jakiś sposób był od iPoda, no nie oznacza, że te iPody dalej się nie rozwijały. Na przykład powstał iPod Touch, który zyskał system operacyjny, który potem zamieniono w system operacyjny dla iPhone'a. Innymi słowy, no cóż, Zoom całkowicie zniknął z rynku, a jego jedyną spuścizną jest stylistyka interfejsu, którą znaliście w Windows 8 i w Windows Phone. A skoro już o tutejszych rekwizytach mowa, tutaj jest Surface Pro 4. Ale kiedyś dawno, dawno temu Microsoft wypuścił coś takiego, co się nazywało Surface RT. Miał on na pokładzie zupełnie nowy system operacyjny Windows RT, który był opracowany dla tabletów, a konkretnie dla tabletów z procesorami typu ARM. Czy to z interfejsu pulpitu, czy to z interfejsu tych nowoczesnych aplikacji, wszystko wyglądało tak samo. To co się właściwie różniło? Windows RT uruchamiał aplikacje skompilowane dla procesorów ARM, ale nie uruchamiał, bo nie było to możliwe, uruchamiać klasycznych aplikacji z Windows. W efekcie na rynku pojawiły się tablety Surface RT i nieliczne inne tablety z Windows RT, które nie uruchamiały aplikacji, które lubisz. Za wyjątkiem Office'a i tych nowych aplikacji ze sklepu Windows, których właściwie nie używał nikt. Sprzedaż tabletów z tym systemem właściwie nie można powiedzieć, żeby poleciała na dno, bo nigdy nie była na jakimkolwiek istotnym poziomie. Microsoft po cichutku wycofał się z całego projektu, a system Windows RT już nie istnieje. Telefony Microsoft Kin, których samo opracowanie, samo wprowadzenie ich na rynek włożono grubo ponad miliard dolarów. Słyszeliście o nich? No właśnie, bo nie kupił ich właściwie nikt. To miały być rozrywkowe telefony. Telefony stworzone dla generacji mediów społecznościowych, zoptymalizowane pod to, żebyśmy jak najszybciej się porozumiewali przez internet. Microsoft Kin znalazł tysiące nabywców. Nie miliony, tym bardziej nie dziesiątki milionów, a tysiące. Nie wiedzieliście o nim, bo nie słyszał o nim nikt, a w Microsoftie nie wolno o nim mówić. Projekt, który był oczkiem w głowie Billa Gatesa i nazywał się Microsoft Bob. Czym był Microsoft Bob? To zupełnie nowy interfejs dla systemu Windows, który... No cóż, przypomniał taki pokój. Były na nim stolik, piesek, krzesełko, lusterko, różne jakieś takie ogłoszenia na tablicy. No i dzięki temu Microsoft myślał, że no cóż, tacy my niesforni, biedni użytkownicy komputerów, a poradzimy sobie z nimi lepiej. No, Microsoft potraktował ludzi jak idiotów i na szczęście nie wydał tego na rynek. Microsoft Bob nie pojawił się w zasadzie w żadnej takiej większej komercyjnej formie. No, cały projekt, mimo dużych inwestycji i tym, że Bill Gates mówił, że to jest naprawdę to, na szczęście utonął. A długo, długo, długo przed rewolucją smartfonową i tak dalej, Microsoft pracował nad czymś takim, co się nazywał Courier. Courier miał właściwie identyczną formę co Yoga Book, on oczywiście był grubszy, cięższy. Dlaczego Courier nie pojawił się na rynku? No nie wiadomo, ponieważ było to urządzenie faktycznie innowacyjne. Najprawdopodobniej chodziło o jego system operacyjny. Courier pracował pod kontrolą Windowsa CE, co nie było nawet takim złym pomysłem, bo no, system ten był już znany programistom.
Problem w tym, że z uwagi na swoją nietypową konstrukcję, czyli te dwa ekrany, no, kurier musiał mieć specjalne wersje tych aplikacji, czyli innymi słowy na kuriera wszystko trzeba było pisać od nowa, uwzględniając te różne niuanse interfejsu, a to oznaczało, że nawet te skomplikowane biurowe aplikacje trzeba by było przepisać od nowa. Microsoft stwierdził, że no cóż, nikt pewnie tego nie zrobi i to była najprawdopodobniej przyczyna odwołania tego urządzenia z produkcji w ogóle z fazy projektowej. No, co ciekawe, wspomniana na początku porażka Windows Mobile wynika po części z braku aplikacji. To jest top 5 porażek Microsoftu. Podobało się? No, mam nadzieję, że tak. Chcecie usłyszeć więcej? Dajcie znać w komentarzach o czym, a my postaramy się z tego zrobić fajny materiał. Ja lub reszta redakcji. Łapki w górę, jeśli Wam się podobało, komentarze i sugestie, no i subskrypcje, żeby nic nie przegapić.